Witam Państwa, zapraszam Państwa na rozmowę Dnia Ekstra, której gościem jest Mieczysław Oliwa, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie prezesie, porozmawiajmy o pracy sądu, a konkretnie o tym na początku naszej rozmowy, jak pandemia wpłynęła na tę pracę. Pandemia wpłynęła na pracę sądu. Jakkolwiek głównym celem, funkcją wymiaru sprawiedliwości, czyli sądownictwa, jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Każdy obywatel ma prawo oczekiwać, że sąd będzie funkcjonował w sposób sprawny, niezależnie od sytuacji pandemicznej, społecznej czy politycznej. Duże zaległości są? W takim razie zapytam o to. Zaległości są, zawsze były i pewne niezadowolenie z tego faktu zrozumiałe jest. Natomiast jeżeli chodzi o stan epidemiczny, spowodował w 2020 roku mniejszy wpływ spraw do sądu i mniejszą załatwialność. W tej chwili kształtuje się wpływ roczny na wysokości 23 tysięcy spraw. W porównaniu do roku 2019, rok 2020 zakończyliśmy mniejszym wpływem spraw o 662. Natomiast w 2021 roku odnotowaliśmy kolejny wzrost wpływu spraw, ale też i załatwialność. Tutaj chcę Państwa uspokoić i powiedzieć, że stosunek załatwialności do wpływu spraw wynosi teraz 102,4%. A jeśli mówimy o rozprawach, odbywają się też te zdalne cały czas, czy już w mniejszym zakresie? Tak, rozprawy zdalne odbywają się. Jest to jedno z usprawnień wynikających z wykorzystania środków technicznych, wynikających z potrzeby funkcjonowania sądu w okresie pandemii. Są to rozprawy zdalne w każdym wydziale. Największą ilość spraw zdalnych jest w wydziale penitencjarnym. Osiągamy jedne z najlepszych wyników w Polsce. W poprzednim roku mieliśmy 2345 rozpraw zdalnych w tym wydziale. A dlaczego tutaj jest tych spraw najwięcej? Dlatego, że z uwagi na bezpieczeństwo związane z zagrożeniem epidemicznym nie odwiedzaliśmy w cudzysłowie zakładów karnych i posiedzenia odbywały się w sądzie. Dlatego też wymuszało to zastosowanie środków technicznych łączności i komunikacji. Panie prezesie, to teraz przejdźmy do tych szczegółów, jeśli chodzi o pracę Sądu Okręgu Bydgoskiego. Sporo tej pracy, więcej jest chociażby w księgach wieczystych. Dlaczego? Więcej pracy jest w księgach wieczystych z uwagi na to, że mimo ustabilizowania się sytuacji kredytowej jest bardzo dużo wniosków o przekształcenie i o wpis hipotek na zabezpieczenie udzielonych kredytów. Czyli tak, ludzie biorą mimo wszystko, mimo tej trudnej sytuacji, jak się na to wskazuje, rynkowej, cały czas te kredyty. I co się dzieje? Dlaczego te wnioski tutaj wpływają do sądu? One są w pierwszej kolejności załatwiane, dlatego że skutkują, niezałatwienie w odpowiednim czasie skutkuje zwiększonymi kosztami dla kredytobiorców z uwagi na zabezpieczenie kredytu i też zwiększone oprocentowanie. Czyli banki pobierają dodatkowe opłaty do momentu, kiedy nieruchomość nie znajdzie się w księdze wieczystej, krótko mówiąc. Tak, do czasu wpisu hipoteki kredytobiorca ponosi większe koszty obsługi tego kredytu. Dużo takich spraw? Jest bardzo dużo spraw. Jeżeli byśmy popatrzyli na dane, to największy sąd w naszym okręgu, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, to są za okres od 1 stycznia 2022 roku do końca maja wpłynęło takich spraw około 20 tysięcy. Referendarze tego sądu załatwili 25 tysięcy spraw, a więc współczynnik opanowania wpływu wynosi 127% i to jest wynik przeprowadzonych zmian i wzmocnienia kadrowego tego wydziału. Zapytam teraz o sprawy frankowiczów. One też coraz bardziej interesują naszych telewidzów. Jak tutaj wygląda sytuacja w sądzie? Tutaj sytuacja wygląda trudno, natomiast przyspieszyliśmy załatwienie tych spraw. Łącznie wpłynęło spraw ponad 1600 frankowych, w kategorii C spraw oczywiście. Załatwiono 605 spraw. Te sprawy niosą za sobą duży poziom, ładunek społeczny z uwagi na to, że związane są z sytuacją rodzinną, finansową. Z trudną sytuacją, krótko mówiąc.
A dużo jest takich umów, które dotyczą w tych właśnie sprawach frankowiczów unieważnienia umów z bankami? W większości tego typu sprawy kończą się w ten sposób, że unieważniane są przez sądy umowy o udzielenie kredytu frankowego. Spraw dużo, a procesy jak długo trwają? W zależności od sposobu rozstrzygnięcia sprawy, trybu, czyli czy to jest posiedzenie niejawne, czy posiedzenie, rozprawa jawna, to są różne okresy. Natomiast generalnie przyjęte jest 6,8 miesiąca. Natomiast na skutek zwiększonego wpływu może ulec przedłużeniu załatwienie sprawy frankowej. Panie prezesie, tutaj trzeba dodać, bo taka informacja też i do mnie dotarła, że te sprawy frankowiczów wymagają też szkoleń sędziów. To ma też miejsce w Bydgoszczy? Tak, w celu przyspieszenia załatwienia tych spraw dokonaliśmy pewnych przesunięć kadrowych, ale także przeprowadzone zostały szkolenia dla sędziów związane z problematyką kredytów frankowych, sposobem załatwiania spraw i z innymi jeszcze problemami wynikającymi z tych udzielenia tych kredytów. Czyli chodzi też o pogłębienie tej wiedzy dotyczącej konkretnie bankowości. Tak, pogłębienie wiedzy bankowości i z problematyką związaną z procedowaniem w tych sprawach. To trudne sprawy? Wydaje mi się, że tak każda sprawa jest trudna, jakkolwiek nie orzekam w wydziale cywilnym. Natomiast każda sprawa pojedyncza wymaga pochylenia się sędziego nad tą sprawą. I wszystkie sprawy, mimo że są podobne, nie są takie same. Jak się kończą te sprawy frankowiczów, patrząc chociażby na bydgoski sąd? Przeważnie unieważnieniem umowy kredytowej. Tutaj pan prezes sformułował, że posiedzenie niejawne również następuje w sprawach dotyczących frankowiczów. Jak ma się to właśnie posiedzenie niejawne, czyli bez udziału stron, ich pełnomocników i publiczności do zawisłości sądu? Jeżeli chodzi o załatwienie spraw w trybie posiedzenia niejawnego, jest dwa są uregulowania. Jedno w ustawie covidowej, drugie w kodeksie postępowania cywilnego. To stosowane było wcześniej te rozwiązania, natomiast rozwinęło się w związku z sytuacją epidemiczną. Jeżeli chodzi o niezawisłość sędziowską, no jest w pełni zagwarantowana. Sędzia orzeka w ramach dyskrecjonalnej władzy, w ramach przepisów prawa, w ramach procedury, którą prowadzi. Natomiast dodatkowym zabezpieczeniem tego, że sędzia, który rozpoznaje sprawę, jest sędzią obiektywnym, bezstronnym, jest losowanie sprawy. Losowanie sprawy skutkuje tym, że algorytm wskazuje sędziego, który rozpoznaje daną sprawę, z wszystkich sędziów, którzy orzekają w danym wydziale. A kiedy może nastąpić wyłączenie jawności? Rozpoznanie sprawy w trybie niejawnym decyduje sędzia w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy. Co to znaczy, bo tutaj ten termin się pojawia, dyskrecjonalna władza sędziego konkretnie? Dyskrecjonalna władza sędziego polega na tym, że sędzia orzeka elastycznie, swobodnie w ramach przepisów prawa, też z uwzględnieniem sumienia, natomiast nie może orzekać wedle swoich preferencji, upodobań czy też dyskryminując kogoś. I takim przykładem może jest stosowanie elastyczne prawa i dostosowanego do danego przypadku może być przykład wymierzenia kary w sprawie karnej, gdzie przepis przewiduje na przykład wymierzenie kary od 6 miesięcy do lat 8, tak jak przestępstwo oszustwa. Wtedy sąd może orzec 8 miesięcy, 10 w zależności od ustaleń dokonanych w konkretnej sprawie. Ale nie może orzec, rozstrzygać według swoich preferencji i upodobań? Tak, nie może orzekać wedle tych preferencji, bo to naruszenie już jest nie tylko dyskrecjonalnej władzy sędziego. Bezstronności jest naruszenie, a także niezawisłości sędziowskiej. I jeszcze zapytam o pracę wydziałów rodzinnych. Tutaj coraz więcej spraw pojawia się składanych przez Ukraińców. Czego one dotyczą? W związku z wybuchem wojny na Ukrainie mieliśmy do rozwiązania dodatkowy problem związany z uchodźcami z Ukrainy. Przede wszystkim dotyczyły to sprawy dzieci. One wymagały, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca o pomocy uchodźcom ukraińskim, wymagały szybkiego załatwienia, ustanowienia tymczasowego opiekuna. Takich spraw w sądzie rejonowym w Bydgoszczy, bo to jest największy sąd w naszym okręgu, czwarty pod względem wielkości w Polsce, wpłynęło 509 i zostały załatwione. Czas trwania takiego postępowania wynosił mniej więcej 5 dni, bo większość do 355 spraw zostało załatwionych do 3 dni. I tutaj czas się liczy, bo jest tak, to konieczne. Z uwagi na dobro nieletnich, małoletnich, ten czas się liczy.
te ustanowienie opiekunów czy opiekunów tymczasowych skutkowało tym, że te dzieci mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie, chodzić do szkoły, korzystać z opieki medycznej. Natomiast tu chciałbym, korzystając z okazji, podziękować wszystkim sędziom Sądu Rejonowego, rodzinnym w Bydgoszczy i podległych prezesowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pracę, za wysiłek, które włożyli, żeby te wszystkie sprawy zostały sprawnie zakończone. I jeszcze pozostają nam mediacje. One mocno były ograniczone w czasie pandemii. Jak jest teraz? Jeżeli chodzi o mediację, to jest jakby zalecany sposób zakończenia konfliktu, całości, pojednania stron. Natomiast epidemia koronawirusa spowodowała to, że rozwinęła się nowa forma mediacji, e-mediacja, czyli z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji, mediacji na odległość. Jakbyśmy nie nazwali, jednak te mediacje one były skuteczne, odbywały się. Są mediacje pozasądowe, sądowe. Czyli rozumiem, że teraz te mediacje równolegle niejako się odbywają i wykorzystywane są obydwie formy. Tak. Tu tylko chciałam powiedzieć, że współczynnik udziału mediacji do konkretnych kategorii spraw wzrósł z 1,8% do 2,3% w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Panie prezesie, przypomnijmy jeszcze, bo to też jest istotne, kiedy takie mediacje mogą być stosowane? Te mediacje mogą być stosowane w każdej sprawie. Żaden przepis nie wyłącza stosowania jakiejkolwiek kategorii spraw. Oczywiście w kategorii spraw wieczystoksięgowych no trudno mówić o mediacji, no bo to jest jakby z samego charakteru sprawy. Natomiast czy przepis w procedurze cywilnej, czy w procedurze karnej nie wyłącza takiego stosowania w każdej kategorii spraw. Efekty tych mediacji widoczne? Tak, są widoczne, szczególnie w sprawach gospodarczych, bo wtedy jakby załatwiany też jest nie tylko konflikt między stronami, ale też sprawa, która ma wpływ na dalsze funkcjonowanie danej osoby jako przedsiębiorcy czy danej firmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak widać, sądy pracowały po części i w pandemii, a teraz pełną parą cały czas te sprawy pomniejszają się, a było ich sporo, jak słyszeliśmy na początku naszej rozmowy. Dziękuję za udział w rozmowie Dnia Ekstra. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia.